To już się nagrywa, tak? I do której kamery mam mówić? Aha, tam, dobrze. Cześć, jestem Tomko, osoba elektromobilna, a to jest Filo, moja osoba córkowa. Jesteśmy wesołą, zakręconą rodzinką o bardzo otwartych poglądach. W telewizji mówią, przyjmijcie, to przyjmujemy. W telewizji mówią, nie ogrzewajcie, to nie ogrzewamy. Mówią, kochajcie inaczej, to kochamy inaczej. Chciałbym się przy okazji pochwalić, że Filo jest wzorową osobą uczniowską. W tegoroczne święta, w zamian za fantastyczne wyniki w nauce, otrzyma od dyrektora szkoły nowy zaimek. Ale o osobie córkowo-uczniowskiej porozmawiamy w innym odcinku, okej? W dzisiejszym programie chciałbym was wszystkich zachęcić do zrobienia dużego kroku w przyszłość. Chciałbym stanowczo namówić was wszystkich na zakup nowego samochodu elektrycznego. Chciałbym, abyście wszyscy teraz wstali z toalety, pojechali ekoautobusem do najbliższego dealera samochodowego i niezależnie od tego, jakim funduszem dysponujecie, jeszcze dziś chciałbym, abyście sprawili sobie nowy samochód elektryczny. Sprawa jest poważna. Być może wasza decyzja uratuje jakieś drzewo, jakiś lodowiec, albo w ogóle całą planetę. A jeśli moje słowa was nie przekonują, to może przekonają was słowa mojego autorytetu. Posłuchajcie człowieka, w którym zarówno większość stolicy Polski, jak i większość trzyliterowych stacji telewizyjnych widzi nie tylko bohatera, ale również swego prezydenta. Jeżeli tak będzie się zmieniał klimat w takim tempie, to nam się planeta po prostu spali. Oczywiście zaraz w komentarzach pojawią się jacyś skrajni prawacy z do bólu oklepanymi tekstami, że na świecie to robi się coraz zimniej, a nie cieplej, że lodowce to się mrożą, a nie rozpuszczają. A tak w ogóle to każdy facet, który dziś kupuje elektryka, jutro budzi się w łóżku obok swojego kolegi. Śmiejcie się ile chcecie, ale zaakceptujcie jeden fakt. Na wasze podśmiechujki nie macie najmniejszych dowodów. A ja to przynajmniej mam za swoimi plecami autorytet, któremu nie tylko ufam ja, ale ufa większość stolicy Polski. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, że jeżeli nie zrobimy nic, to za chwilę będziemy się bić o wodę i że planeta się skończy. Więc skoro on bije na alarm, że planeta się pali, to kim jestem ja, aby myśleć inaczej? Pamiętam jak dziś, kiedy wszystkie media zaczęły bić na alarm, że świat spłonie, jeśli natychmiast nie przesiądziemy się na samochody elektryczne i nie zaczniemy jeść koników polnych. Poczułem taką związaną z tym ogromną presję i dlatego niezwłocznie pożyczyłem od rodziny i z banku 33 tysiące funtów. Następnie wsiadłem w autobus, udałem się do pierwszego lepszego dealera samochodowego i kupiłem swoje pierwsze w życiu auto na baterię. Kapitalne uczucie, kiedy tu w środku czujesz, że nie tylko spełniasz swój obywatelski obowiązek, nie tylko robisz coś dla dobra planety, na której żyjesz, ale dodatkowo robisz coś, co na twoim miejscu zrobiłby także twój autorytet. Bo pan prezydent Warszawy też jeździ samochodem elektrycznym, prawda? Prawda? Pamiętam też, jaki byłem głupi, kiedy będąc w salonie samochodowym z całą tą gotówką zebraną od rodziny i z banku, poczułem te takie ostatnie wątpliwości. Za 33 tysiące funtów mogłem mieć w tamtym okresie albo ten malutki pojazd na baterię, albo naprawdę potężny samochód z przynajmniej dwukrotnie większym przodem i przynajmniej trzy razy większym kufrem z tyłu. Ale w tym momencie pomyślałem sobie, tylko małostkowy człowiek stawia swój komfort ponad dobro środowiska naturalnego. No i wstyd się przyznać, ale ja na chwilę o tym zapomniałem i powiedziałem wtedy do dealera, że chyba zmienię zdanie. Chyba wezmę jakiegoś ekologicznego diesla, a z tym elektrykiem to się na razie wstrzymam. No i dealer to zauważalnie wpadł w lekko panikę, bo od razu powiedział mi, że sprawdził właśnie cały asortyment samochodów używanych, zauważył, że właśnie sprzedali ostatnią sztukę samochodu spalinowego, i jeśli będę chciał kupić następny, to poczekam sobie dobre 3 tygodnie, nawet do 4 miesięcy. Natomiast ten elektryk, po który przyjechałem, to on jest dostępny od ręki. Wystarczy tylko podpisać cyrograf i zapłacić. No a w następnej kolejności to pan sprzedający zaczął prawić mi wywody, że elektryki to przyszłość, że spalinówki to przeszłość, że przed postępem nie uciekniemy. A nawet jakbyśmy chcieli uciec, to Unia Europejska i tak nas dogoni, że pewnego dnia w elektryki przesiąść się będziemy musieli wszyscy. Natomiast ja mogę mieć swoją luksusową limuzynę już dzisiaj. Wystarczy podpisać cyrograf i zapłacić 33 tysiące funtów. A jak transakcja pójdzie nam wyjątkowo sprawnie, to w gratisie dostanę firmowe dywaniki. No i ja głupi nadal nie byłem do końca przekonany i w tym momencie sprzedawca zawołał swoją menadżer. Taką długonogą Michelle. Pamiętam, że Michelle zabrała mnie na bok, tak żeby inni klienci nas nie słyszeli, a następnie zaczęła mówić mi do ucha rzeczy, których chyba inni klienci nie powinni usłyszeć. Powiedziała mi, Tomasz, weź ten samochód. W Wielkiej Brytanii od bardzo długiego czasu obowiązują nas unijne normy sprzedażowe. Co piąte sprzedane auto musi być elektryczne.
na 100 samochodów, które wypchnęliśmy na ulicę, 20 z nich musi być na baterie. I każdy salon, który nie zachowa nowych proporcji sprzedażowych, musi do rządu zapłacić karę. Dowiedziałem się też, że niektórzy dealerzy to są do tego stopnia zdesperowani, że stosują metodę na wnuczka. Podobno całymi dniami wyzwaniają do osób starszych, które całkiem niedawno złożyły zamówienie na swój samochód spalinowy. Informują ich w żalu, że niestety ostatnio zamówione przez nich auto spalinowe zostało na linii produkcyjnej skasowane, a następnie zapraszają tych staruszków raz jeszcze do salonu samochodowego, aby w miejsce skasowanej spalinówki wybrali sobie nowego elektryka. No i w ten sposób salonom samochodowym udaje się wyrobić te unijne normy i unikają płacenia kar. I wtedy Michel mówi: Tomku, ty doceń, że jesteśmy z tobą szczerzy. Bierz ten samochód. A jak go nie weźmiesz, to pomyśl, co się z nami stanie. Pomyśl, co stanie się ze mną. Będziemy płacić duże kary. I powiem wam, że ostatnie słowa Michel ostatecznie przekonały mnie do zakupu auta elektrycznego. Ja po prostu lubię pomagać. Co miesiąc robię 3-cyfrowy przelew na konto fundacji ratującej światowy klimat. Co miesiąc przelewam poważne pieniądze na konto fundacji ratującej z wody uciekinierów z Francji. Co miesiąc bardzo aktywnie uczestniczę w szkolnym zebraniu zarządu rodzicielskiego. Ostatnio na przykład wybudowaliśmy w szkole trzecią toaletę dla wszystkich osób uczniowskich, które nie chcą podczas sikania ani stać, ani siedzieć. No a tym razem postanowiłem wspomóc lokalnego dealera, kupując od niego samochód elektryczny i tym samym chroniąc go przed rządowymi karami. No i przypomnę raz jeszcze, był marzec roku 2022, a ten mały szatan kosztował mnie równo 33 tysiące funtów. A sponsorem dzisiejszego programu jest Incogni, aplikacja, która nie tylko chroni wasze dane osobowe w sieci, ale dodatkowo pomaga wam wycofać je z miejsc, do których bez waszej wiedzy mogły się dostać. Wy tu sobie oglądacie konfiturę na YouTubie, a tymczasem gdzieś tam, za waszymi plecami, wasze dane osobowe sprzedawane są z firmy A do firmy B. Obawiam się, że wszystkim nam przytrafiła się w życiu sytuacja, w której na jakiejś stronie otworzyliśmy swój profil albo założyliśmy konto. I od tego momentu nasze skrzynki mailowe zaczął zalewać spam. Ja na przykład w tym tygodniu dostałem już 4 wiadomości typu: powiększ sobie drzwi do garażu. Dobra wiadomość jest taka, że macie pełne prawo zażądać usunięcia swoich danych z dowolnej biblioteki, dowolnej firmy. Zła wiadomość jest taka, że tak naprawdę do końca nie wiecie, kto i gdzie trzyma obecnie wasze dane w kieszeni. Samodzielne wytropienie takich informacji zajęłoby wam spokojnie rok albo, mówiąc językiem lockdownów, nawet 14 dni. Wczoraj beztrosko porównywaliście sobie ceny ubezpieczenia samochodu, a dziś wasze numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy mailowe, imiona drugiego kierowcy wesoło podawane są z jednej wirtualnej ręki do drugiej. Incogni automatycznie wyszuka wszystkich posiadaczy waszych danych osobowych, a następnie w waszym imieniu zażąda ich usunięcia. Po zainstalowaniu aplikacji i po wyrażeniu zgody na działanie w waszym imieniu nic więcej nie musicie robić. Żadnych procesów sądowych, żadnego "ale my mamy prawo przechowywać takie informacje", żadnych przepychanek. Wszystko dzieje się automatycznie. A w aplikacji na bieżąco możecie śledzić progres wyszukiwania i kasowania waszych danych z rynku. Link do aplikacji znajduje się w opisie do filmu. A pierwsze 100 osób, które w procesie rejestracji wbije hasło zmywak, otrzyma 20% zniżkę na serwis. Po więcej informacji zapraszam do opisu. Przyznam się wam tak z ręką na sercu, że moja osoba współmałżeńska nie była pod wrażeniem tego samochodu. Chyba nawet ani razu nie nazwała go samochodem, tylko zabawką na baterię. Od samego początku uważała, że dałem sobie wcisnąć bubel, bo za te pieniądze można było kupić samochód znacznie większy. No i ja ją próbowałem uspokajać słowami, że mały samochód zajmuje na drodze mniej miejsca. A jak zajmuje mniej miejsca, to dzięki temu jest bardziej przyjazny środowisku. A do tego nie wydziela spalin, nie zanieczyszcza powietrza. Tak więc mała ilość miejsca w środku to chyba niewielka cena za bycie ekoprzyjaznym i zeroemisyjnym, prawda? No ale osoba małżeńska swoje. Ilekroć patrzyła na ten samochód, to pukała się w głowę, krzyczała coś, że mama ją ostrzegała, że od początku coś przeczuwała, ale się budziła i takie tam. No nieważne. Jak planeta zacznie się palić, to ciekawe, do kogo będzie miała pretensje. Na pewno nie do tego samochodu. Eksperci mówią, że on prędzej sam sobie zrobi krzywdę, niż pozwoli zrobić krzywdę planecie. No ale mniejsza z tym. Przez kolejne pół roku praktycznie nie rozstawałem się z moim nowym samochodem. Na telefonie zainstalowałem sobie nawet taką aplikację, która pokazywała, ile dwutlenku węgla, ile tlenku azotu i ile węglowodoru wytworzyłbym, gdyby wszystkie moje podróże odbywały się samochodem konwencjonalnym. No i te cyfry bardzo na mnie działały. Wychodziło na to, że im więcej jeżdżę moim nowym samochodem, tym bardziej ratuje środowisko. W pewnym momencie to z takim odruchem wymiotnym patrzyłem na tych wszystkich lokalnych kierowców, którzy rozgrzewali te swoje poranne diesle, żeby na 6 rano jechać nimi do roboty. A najgorsze, że moja osoba współmałżeńska była dokładnie taka sama jak oni. Kiedy ja z ręką na sercu cieszyłem się, że ratuje środowisko, ona uparcie jeździła tym swoim spalinowo-gazowym dusicielem. Zacząłem jej nawet tłumaczyć, że gdybyśmy na pewnym etapie pozbyli się tego jej gazowego truciciela, a następnie zamienili go na drugi samochód elektryczny,
to raz na zawsze zniknęlibyśmy z mapy świata jako osoby toksyczne. No i osoba małżeńska powiedziała do mnie wtedy wprost: dotnij moje auto, to cię zabije. Kochana, jestem z tobą po ślubie 20 lat. Żeby mnie zabić, najpierw znajdź we mnie jakieś życie. Sprawa była praktycznie przegrana, ale tutaj z odsieczą raz jeszcze przybył nieoczekiwanie mój dealer samochodowy. Pewnego dnia tak po prostu zadzwonił do mnie z pytaniem, czy wszystko dobrze, czy samochód dobrze się sprawuje, czy może w czymś pomóc. Powiedziałem mu wtedy, że wszystko jest okej, ale osoba współmałżeńska praktycznie od samego początku narzeka na rozmiar. Dosłownie i w przenośni. No i tłumaczę dealerowi, że mi mały wojownik nigdy w życiu nie przeszkadzał, ale ona być może przekonałaby się do nowego samochodu szybciej, gdyby był może troszeczkę większy. No i mój eko-dealer powiedział wtedy wprost: Tomasz, wsiadaj w samochód, przyjeżdżaj do salonu, zobaczymy, co da się zrobić. W naszej ofercie akurat pojawiły się nowe elektryki. Kto wie, może znajdziemy ci coś nowego, a może ten twój samochód zamienimy na troszkę większy. Tomasz, nawet nie rozmawiaj z osobą współmałżeńską, tylko wsiadaj w samochód i przyjeżdżaj. Już na wejściu do salonu bardzo rzucił mi się w oczy ten samochód. Niestety, ale w drugiej połowie 2022 roku lekko używany model kosztował aż 51 tysięcy funtów. Miał w środku co prawda troszkę więcej miejsca niż tamten, ale ta cena to była zaporowa. I przyznam szczerze, że pomimo najlepszych intencji miałem już podziękować, ale dealer zauważył, że oczki mi się świecą. Zaproponował więc na początek, abyśmy spokojnie usiedli do stołu i policzyli, ile tak naprawdę wart jest spalinowo-gazowy potworek mojej osoby współmałżeńskiej. Wiecie, ten, którego miałem nie dotykać pod groźbą śmierci. No więc dealer wziął kalkulator, odpalił Google'a i zaczął liczyć. Dodawał tam jakieś promocje, odejmował rabaty, mnożył przez 85%. Powiem wam, że w samej końcówce bardzo miło mnie rozczarował. No bo za 7-letniego dziada mojej osoby małżeńskiej, w dodatku przerobionego na gaz, zaproponował mi od ręki aż 6 tysięcy funtów. No i ja w tym momencie poczułem, że do góry podnosi mi się prawa brew. Poczułem, że gdzieś tam w środku mnie rodzi się wreszcie szansa na moją własną ekoflotę pod domem. Poprosiłem dodatkowo, ale to już tak z czystej ciekawości, aby dealer policzył mi, ile wart jest mój 6-miesięczny elektryk. W końcu pół roku temu zapłaciłem za niego 33 tysiące funtów, więc ile on mógł przez tych 6 miesięcy stracić? 1000 funtów? 2000 max? No i przyznam wam, że tu po raz pierwszy w głowę dostałem stalowym młotem. Ten mały pierdziel przez pierwszych 6 miesięcy użytkowania stracił na wartości aż 7 tysięcy funtów. W marcu 2022 roku dealer oddał mi go za 33 tysiące funtów, a w październiku 2022 roku oferował mi za niego maksymalnie 26 tysięcy funtów. Nie miałem chyba w całym swoim krótkim życiu auta, które przez pierwszych 6 miesięcy straciłoby tak dużo na wartości. Na szczęście dealer, widząc moje rozgoryczenie, postanowił trochę mnie pocieszyć. Powiedział, że to zjawisko zjazdu cenowego jest na pewno chwilowe. Powiedział, że samochody na prąd są na wyspach bardzo popularne, że zapotrzebowanie na nie non-stop rośnie. Cena na pewno w którymś momencie pójdzie bardzo do góry. No i namawiał mnie, aby brać tego białego potwora, póki tu jest, bo on tańszy też już nie będzie. Powiem tak, można mi wiele zarzucić, ale na pewno nie to, że jestem głupi albo że nie umiem patrzeć w przyszłość. Ja naprawdę umiem w życiu dodawać. No i patrząc na ten samochód, w głowie dodawałem sobie to, co mówił mój dealer samochodowy, do tego, co głosiły moje autorytety. Planeta nam się spaliła. To nam się planeta po prostu spali. No i wynik tego równania był taki, że całkowite pozbycie się sprzed domu samochodów spalinowych, a następnie zamienienie ich na auta elektryczne, to nie jest tylko jakieś moje widzimisię. To jest obowiązek każdego mieszkańca planety, który umie choć trochę patrzeć w przyszłość i czuje ten bijący z niej żar. No i dokładnie tych argumentów użyłem podczas kłótni z osobą małżeńską, kiedy ostatecznie odebrałem jej kluczyki i zaciągnąłem jej gazowego potwora do salonu. I dokładnie te słowa miałem w głowie, kiedy wyciągnąłem z banku kolejny duży kredyt gotówkowy, a następnie kupiłem nam drugi samochód na baterię. I zanim przypniecie mi łatkę kredyciarza albo bateriozjeba, odpowiedzcie mi na jedno proste pytanie. A co wy dziś zrobiliście dla dobra naszej planety? Nie wiem, co mówi wasz autorytet, ale mój wyraźnie powiedział, że planeta spłonie. I ja, zamieniając wszystkie swoje auta na elektryki, wlałem na tą planetę kubeł zimnej wody. A wy co zrobiliście, żeby posprzątać nasz wspólny dom? No, co zrobiliście dla dobra środowiska? Spokojnie, nie pchajcie się z odpowiedziami, ja mam czas, ja zaczekam. Teraz, jeśli ktokolwiek mnie zapyta, to ja od października 2022 roku oficjalnie należę do grona kierowców niesmrodzących na ulicach. Być może nasza planeta płonie, ale dziś mijają równo 2 lata od momentu, odkąd mogę powiedzieć, że to nie przeze mnie płonie. Od 2 lat moje życie ma głębszy sens. Im więcej jeżdżę, tym bardziej poprawiam jakość środowiska. No i fakt, na oba te samochody zaciągnąłem tak duży kredyt, że nawet osoby wnuczkowe mojej osoby córkowej tego nie spłacą. Ale dosłownie nigdy, nawet przez moment, nie zastanawiałem się, czy było warto.
Ja wiem, że było warto. Ilekroć osoba współmałżeńska wypominała mi, że przez te samochody nie stać nas ani na wakacje, ani na nowe ubrania. Ja przytaczałem jej słowa mojego drugiego ekoautorytetu, ministry Henning Kloska. Tekstylia z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, jak będziemy mniej tego typu rzeczy kupować, bo to jednak powoduje. Kochanie, to, że po zakupie tych dwóch samochodów jesteśmy biedni, to bardzo dobrze dla klimatu, no bo biedny człowiek ma po prostu mniej środków, aby wyrządzić środowisku krzywdę. W marcu 2023 roku, a więc rok po zakupie pierwszego ekosamochodu, trochę nas finansowo przycisnęło. W zasadzie to przycisnęło nas tak mocno, że zacząłem na poważnie rozważać możliwość sprzedania jednego z moich samochodów. Ej, no co, no ciężko było tak spłacać co miesiąc dwa kredyty zaciągnięte na dwa samochody elektryczne, finansować comiesięczną pomoc uciekinierom z Francji, a do tego płacić składkę na poczet ratowania planety, czy spłacać ratę za panele fotowoltaiczne, do których namówił mnie lokalny ekodoradca. Kurczę, no nigdy nie spodziewałem się, że życie w zgodzie ze środowiskiem naturalnym będzie tak nienaturalnie drogie. No więc chcąc coś niecoś podreperować domowy budżet, zacząłem na poważnie rozważać sprzedaż jednego z samochodów elektrycznych. No i pojechałem w tej sprawie do mojego dawno niewidzianego dealera samochodowego. Był marzec 2023 roku. Dokładnie rok temu za ten samochód zapłaciłem 33 tysiące funtów. Natomiast pół roku później dealer oferował mi za to auto już tylko 26 tysięcy funtów. Minęło kolejne pół roku i w marcu 2023 roku dealer wyceniał mi go już na niecałe 21 tysięcy funtów. Cholernie spora utrata wartości, nie? A sprzedawca to tylko wzruszył ramionami i powiedział, no taki mamy rynek. No więc ja w przypływie goryczy zasugerowałem dealerowi, że byłoby fair, gdyby przy wszystkich nowych samochodach elektrycznych w salonie wisiał taki wielki szyld. Te auto po zakupie będzie traciło na wartości 1000 funtów miesięcznie. No i z ciekawości, w sumie nie wiem po co, poprosiłem dealera, aby sprawdził mi wartość tego mojego drugiego samochodu elektrycznego. I nie pomyliłem się. W październiku 2022 roku samochód kupiłem za 51 tysięcy funtów. W marcu 2023 roku te same auto wyceniane było już na 45 tysięcy. No i widząc, jak słabą ofertę ma dla mnie dealer, pomyślałem, że byłoby głupotą pozbywać się obu samochodów przy tak gigantycznej utracie wartości. No więc pomyślałem, że zaciśniemy z osobą współmałżeńską pasa i zaczekamy może jeszcze z kilka miesięcy w nadziei, że sytuacja na rynku samochodów używanych jakoś się poprawi. Tylko umówmy się. Ja w dalszym ciągu uważam, że samochody elektryczne w idealny sposób ratują ocieplający się klimat naszej planety. Nadal też uważam, że każdy bez wyjątku natychmiast powinien się w nie przesiąść. I powinien to zrobić dla zdrowia nie tylko swojego, ale nas wszystkich. To nam się planeta po prostu spali. Szkoda jedynie, że samochody elektryczne na wartości tracą szybciej niż ruszają spod świateł. Tak szczerze, to zaczęło bawić mnie już, kiedy oglądam na YouTubie recenzję nowego samochodu elektrycznego i pan recenzent wspomina o cenie tego auta. Nowy egzemplarz tego auta kosztuje pół bańki. Ten nowy samochód kosztuje 700 tysięcy złotych, a ten nowy samochód kosztuje milion. Straszna szkoda, że żaden z YouTube'owych recenzentów nie wspomni, że po 20 miesiącach użytkowania każde auto elektryczne kosztuje 50% ceny wyjściowej. Szkoda, że żaden z nich nie wspomni, że z wartością nowych samochodów elektrycznych jest dokładnie tak, jak z wartością nowych smartfonów. Nowy iPhone? 7,5 koła. Dwuletni iPhone? Niecałe 3. W zeszłym miesiącu, a więc w październiku 2024 roku, koszty darmowego prądu z fotowoltaiki, koszty taniego ładowania samochodów elektrycznych oraz koszty taniego transportu stały się dla mojego budżetu zbyt dużym obciążeniem. Dodatkowo dowiedziałem się, że od przyszłego roku Wielka Brytania na samochody elektryczne nałoży nie jeden, a dwa nowe podatki. Podatek drogowy i podatek od aut luksusowych. I dlatego w październiku 2024 roku, w zeszłym miesiącu, podjąłem ciężką decyzję o sprzedaży jednego z moich aut. No i pieniądze, jakie pod koniec 2024 roku oferował mi dealer samochodowy za samochody kupione odpowiednio 2 i 2,5 roku temu, były do bólu otrzeźwiające. Przypomnę tylko, tego bateriarza zakupiłem w marcu 2022 roku za 33 tysiące funtów, a w październiku 2024 roku po bardzo długich negocjacjach dealer zaproponował mi 17,5 tysiąca funtów. 18,5 jeśli zdecyduje się wymienić ten samochód na inny samochód dostępny w salonie. Natomiast za ten bateryjarz używany w październiku 2022 roku zapłaciłem 51 tysięcy funtów. W zeszłym miesiącu minęły równo 2 lata od zakupu i w tym momencie dealer po bardzo długich przemyśleniach jest w stanie dać mi za niego 25 tysięcy funtów. 25,500, jeśli zdecyduje się wymienić ten samochód na inny, dostępny w ich salonie. Jak sprzedawcy aut elektrycznych mogą spokojnie spać po nocach? Jak po sprzedaży takiego auta mogą spokojnie i bez wyrzutów sumienia patrzeć sobie w twarz w lustrze? To ja nie wiem. No ale
nie ma zmiłuj się. W akcie desperacji postanowiłem pozbyć się dużego elektryka i zamienić go w salonie na jakiegoś małego benzyniaka. Nawet jako zapalony obrońca środowiska stwierdziłem na tym etapie, że no nie ma innego wyjścia. Chciałem spłacić maksymalną kwotę zaciągniętego kredytu, a pozostałą kwotę rozbić na kolejnych 7 lat i w ten sposób obniżyć sobie miesięczną płatność. Tak, tak, śmiejcie się. Może po prostu nie każdego stać, aby żyć zgodnie ze środowiskiem. Ja próbowałem ze wszystkich sił. Na pewnym etapie okazało się po prostu, że za mało zarabiam. I byliśmy z moim dealerem praktycznie 2 podpisy od sfinalizowania transakcji, ale pojawił się kolejny problem. Okazało się, że przy obecnym, podobno bardzo nikłym zainteresowaniu autami elektrycznymi i jednocześnie ogromnym popytem na auta spalinowe, zarówno mój dealer, jak i większość dealerów w okolicy ucięła możliwość wymiany auta elektrycznego na samochód spalinowy. Tak więc do odwołania, prawdopodobnie do końca tego roku, wymiana używanego samochodu elektrycznego na nowe może nastąpić tylko wówczas, jeśli klient ponownie weźmie auto elektryczne. Sytuacja podobno może ulec zmianie w 2025 roku. No, mój dealer klasycznie zaprasza mnie w marcu. No i w tej sytuacji pozostało mi już zrobić tylko to, co robią wszyscy posiadacze aut elektrycznych. Otworzyć mu dedykowany kanał na YouTubie, link macie w opisie, a następnie nagrywać tonę materiału z procesu ładowania baterii oraz z tych wszystkich wizyt na stacjach ładowania. Tak swoją drogą to ktoś sobie nieźle to wymyślił. Z autem spalinowym tak nie zrobisz. Ja osobiście nigdy nie widziałem kanału na YouTubie, gdzie właściciel samochodu spalinowego chwali się szybkością wlewania benzyny pod korek. Tak jak nigdy nie widziałem filmu na YouTubie, na którym pali się auto benzynowe. W sumie to dobrze, że mój dealer nie chciał z powrotem mojego elektryka. Pozostaje dzięki temu w elitarnym gronie właścicieli EV. A właśnie, Filo, wiesz dlaczego samochody elektryczne są złe? Tato, nie! Bo w urodziny nie mogę sobie podnieść maski i zdmuchnąć świec! Koniec widzenia! W wyniku silnego stanu emocjonalnego osoba pacjencka elektromobilna musiała wrócić do izolatki celem kontynuowania leczenia. Tomko było tak przejęte opowiadaniem o samochodach elektrycznych, że nie zauważyło, iż rękawy były cały czas odpięte i można było dowolnie manipulować rękami. W kieszeni osoby pacjenckiej znaleziono kartkę, na której figuruje lista zasłużonych patronów jego terapii. Tak więc szczególne podziękowania wędrują do Tamworth Roofing, Roof Done Right LTD, Krzysztof Bryja, Ewelina Węglarz, Nefretete Sklep Peterborough, Jarosław Góra, Anna Jakubowicz, Paweł Kozłowski oraz Martin Bydlosek. A na koniec mała podpowiedź prosto od psychologa. Kiedy w restauracji widzisz, że kelnerka ma podbite oko, zawsze staraj się do niej mówić wolno, spokojnym oraz przyjaznym tonem głosu. Czarno na białym widać przecież, że dziewczyna ma problem ze słuchaniem. Do następnego!